chciała. No to kurwa, z kim mam pić? Z kim mam kurwa pić? No z kim? Kurwa z kim? Nie ma tutaj takiego kurwa drugiego. Nie ma! O tak nie umiem kurwa, a nie, jednak umiem. Ale masz esse, stary. Essa? 43%. Mówię essa na chyba 10 tysięcy kalorii dziennie. Nie, aktualnie... Żartuję, tak, przejdzie. 2600 aktualnie. Ile ważysz, moja waga? 120. To ja podobnie. 105. Ty, to ile ty masz wzrostu? 2 metry? 1,90. No właśnie. A ty? Ja muszę, ja mam 1,75. Jestem niski. No i patrz. Ej, ułóż kostkę Rubika. Ile ułożysz? Czasowo ci nie ułożę także szybko. Nie znam jeszcze dokładnie algorytmów, ale ułożę. No ustawiasz pod siebie. Co? Zamknij oczy i sobie polosuj. Ale odwróć się. Odwróć głowę, szmaciarzu. Dobra, i on pamięta to wszystko. 48 ruchów do przodu. Dobra, teraz obróć górę w lewo. No. Środek w prawo, tu w lewo i... Jasne, i ile ułożysz taką kostkę? No, ułożę ją, myślę, w 5 minut. Dobra. Włączam stoper. O. Dobra, to ja ci dam inaczej. Jest stoper w ogóle? Kurwa, stopera nie ma? Google. Ja ci daję 3 minuty, dasz radę. Poczekaj, no, poczekaj. Może dam radę. Ludzie... Co ty tam zmieniasz, kurwa? No ja już układam. No jak? Daj 2,5, no to daj 2,5, no. 2,5 minuty, dobra. Jadł. Umiesz gadać, jak układasz? No, co tam, możesz pytać, co chcesz. Nie chyba, wiem. Że... Nie wiesz? Miałeś kiedyś, stosunek seksualny? Co? No. Jeszcze raz, nie usłyszałem pytania. Czy miałeś kiedyś stosunek seksualny z kobietą? No, miałem. Tak? Jak się jej podobało? No, myślę, że mogła być zadowolona. Znaczy ja byłem wyjebany, co ona myślała. Oczywiście, to i tak powinno być. Co? I tak powinno być. Nie wiem. Nie pamiętam, jak miała na imię. Ty, a nie zastanawia cię czasami, że wszechświat jest nieskończony? Jakbyś opisał na to swoją teorię? Bardzo lubię w ogóle właśnie astronomię. Cieszę się, że mówisz. To czemu wszechświat jest nieskończony? No bo świat jest nieskończony. Cały czas się poszerza. Ale skąd wiesz? Może wszechświat jest skończony tak jak mapka w LoLu? Nie, na pewno nie jest. Że jest coś, co będzie siebie odbijało? Przecież to jest udowodnione, że nie jest. Skąd wiedzą, że nie jest? Bo poleciały sobie paręset kilometrów. Parę tysięcy, parę milionów. Ja pierdolę, nie ułożę tak szybko tej kostki, bo już mi tutaj za długo zajmuje. Nie, Majku, no, masz 18 lat? Tak, ja mam 22. To wygrałeś na 19, to git. A na jaką partię głosujesz? A na aktualnych wyborach chyba na żadną nie zagłosuję. A co sądzisz bo nie ma, a co sądzisz nie ma, socjalizmie? Nie ma partii, na którą bym mógł zagłosować. Co sądzisz o socjalu? No, że jest turbo chujowy. Oczywiście, że tak. Masz 20 sekund jak coś. Ile? 20. No to nie, to nie ma szans. Jestem teraz w tym samym miejscu, kurwa, nie wiem czemu, to nie chcę wyjść. Aha, ja rozjebałem kostkę. No, zajebiście. Nic nie ułożę. Się zagadałem? Nie da rady, niestety, chyba już. Masz 3 sekundy, dasz radę. Nie, nie dam rady. Znaczy, dałbym radę, ale... Ja pierdolę. Sadek. No, sadek. Ile idzie się nauczyć układać kostkę? No, ja się nauczyłem... Tak jak teraz umiem, no to w 3 dni. Ale co, ty oglądałeś jakieś poradniki, czy jak? Nie, no jest strona internetowa po prostu i
pokazują ci, jak ułożyć i tyle. A, wpisujesz, jaki masz układ? I się pokazują. Nie, to są algorytmy. Każdą kostkę układa się tak samo. Niezależnie, jak ją pomieszasz, to ułożę ją tak samo. No chuj, teraz już tak rozjebałem, że sam mogę pomieszać. Czyli jeszcze bardziej pomieszałeś. No. Nie wiem, ja się w szachy uczyłem, kurwa, tam. Ja też teraz w szachy chciałem się nauczyć, ale to jest dużo dłużej się to robi. W szachy dłużej? No ja, kurwa. Ja w szachy taktyki umiem, w szachach to jest pojebane w ogóle. No. Ogólnie na bardzo dobrym poziomie. To są lata. A ja gram na takim casualowym. Ja z 1100 rankingu miałem najwięcej. Ja sobie o tak klikam na wyjebanie, sobie gram i wiesz. Mhm. Nie, kostka to jest, no, to jest, powiem ci szczerze, już ci mówię. To są... On ma worek do bicia w tle. To jest 7 ruchów. To wypierdol worek, takiego... Wyobraź sobie Adriana Polaka. Ała, kurwa. On jest twardy bardzo, wiesz, i bez owijek boli nadgarstek. Boks trenujesz? Kickboxing, czy... Nie, no boks. Czy tak o sobie wziąłeś ten worek? Co? Jeszcze raz. Czy tak o sobie wziąłeś worek? Nie, trenuję boks i... No, boks, bo w parterze jestem turbo słaby. No to, ale to nie dziwnego, no kurwa, no powiedzmy sobie szczerze, no. No tak, no nie, no jestem duży, więc w parterze jest mi ciężej, nie? No tak, no. I tak w ogóle najlepsza formuła to oglądania tam jest to kickboxing i... Boks na małe rękawice. Boks na małe rękawice w klatce rzymskiej najlepiej. Nie, ogólnie. Ja lubię wszystko, ale bez parteru. I w małych rękawicach. A to nie, jak oglądać, to lubię. Profesjonalistów lubię oglądać w parterze, jak się napierdalają. To jest bardzo fajne. Oczywiście. Prosów, ale nie prosów. Kurwa freaków, którzy przeleżą na siebie, kurwa później ci płuca po jednej rundzie wypływają. No tak, no nie, no to tak, no oni wiesz, profesjonaliści się turlają w tym parterze, tu, ten coś tam robi, ten tutaj podaje się do balachy, jakieś duszenie kurwa za pleców, chuj wie co. Kobiety freaków bym zdelegalizował. Nienawidzę. Jeszcze raz co? Walki kobiet freakfightowe bym zdelegalizował, bo nie lubię oglądać. No to prawda, są turbo chujowe, dlatego się zdziwiłem, że zrobili main event najbliższym tym fejmem ma kobiet. Oni powinni na odwrót to zrobić, przecież dla fejmu by się bardziej walka opłacała bomba Ferrari niż seksmasterka no. Zinkiewicz. To prawda, turbo się zawiodłem, że takie podejście w ogóle, to jest śmieszne, bo na przykład ostatnia gala, ta Prime co była, co walczył Soroko i w ogóle, to było najlepsze zestawienie chyba walk z Cyborskim dotychczas. A nie mieli nawet dużej oglądalności tam. Sprzedali podobno poniżej 200 tysięcy paper, gdzie FMMA sprzedało na ostatniej gali 550 tysięcy. 200 tysięcy to nieźle. Ja na żywo byłem. Tak? W pierwszym rzędzie VIP-a dostałem. No kurwa. Bo jestem celebrytą, człowieku, ja w TVA nie pracuję. Tak? No ale nie pucuj się nikomu. No, w sensie się będę pucował. Pracujesz. Nie. Zrobię screena, zaraz komuś wyślesz. Przy kamerach. A co robisz w telewizji? To znaczy, przy kamerach tam kiedyś pomagała mi przy pierwszej gali i na drugiej chłopak mnie zastąpił. Powziąłem urlop i dali mi VIP-a. A, to fajnie. No. A teraz idę na jakieś foki, bo moja żona jest wkurwiona z boku i muszę odreagować i jeszcze bardziej ją wkurwić. Ona lubi. Dlatego... Trzyma się spoko ziomek, stary. No, trzymaj się pa, też. Pa. Kocham cię. No, nara.